Dobry wieczór, witam Was bardzo serdecznie. Jak zwykle o tej porze będziemy rozmawiać o sprawach intymnych, które są niezwykle ważne dla nas kobiet w cyklu Seks to nie wstyd, bo przecież seks to nie wstyd. Za chwileczkę połączę się z Kamilą Raczyńską, edukatorką seksualną, Dobre Ciało i będziemy rozmawiać o masażu intymnym. Pomyślicie albo zapytacie mnie, dlaczego ten masaż intymny jest taki ważny. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że codziennie na przykład, kiedy myjecie zęby, masujecie pewnie szczoteczką, bo tak prosił Was o to dentysta, swoje dziąsła. I ten masaż tak, jest niezwykle ważny dla różnych części naszego ciała, w tym też miejsc intymnych też. Dlaczego? Dlatego, że w pewnym wieku, kiedy osiągamy ten wiek menopauzalny, czy też po menopauzie, na skutek suchości skóry i suchości również w tych okolicach intymnych, może w 50%, u 50% przynajmniej kobiet stwierdzono atrofię, czyli zanik. No i to nie tylko jest problem kobiecy taki estetyczny, no bo przecież nie wszystkie tam sobie zaglądamy, czy nasi panowie, ale to też jest problem zdrowotny. Dlatego warto te miejsca intymne zadbać. Ja zanim rozpocznę rozmowę, to przypomnę, że wszystkie produkty Lowa są dostępne z 10% zniżką na kod Mariola i nie musicie się od razu tak rzucać, bo ostatnio zawiesiły się wszystkie komputery. Ja wiem, że już się nawet cieszę, że zaczęłyście dbać o to zdrowie intymne tutaj razem ze mną. Jest Was coraz więcej, ale te produkty możecie kupić każdego dnia, o każdej porze, 10% zniżki na kod Mariola. A ja już szukam mojej koleżanki wspaniałej. Kamilko, Kamila Raczyńska, która jest edukatorką seksualną, która współpracuje z Lowa na stałe. Mam nadzieję, że się witaj, uda. Witaj. O, witam. Cześć. Dobrze Cię widzieć ponownie po krótkiej przerwie. No, ja również bardzo się cieszę, ponieważ te wszystkie sprawy intymne tutaj kradną serce wszystkich kobiet, które oglądają i słusznie, bo są niezwykle ważne dla nas kobiet, więc regularnie omawiamy jakiś problem, który może Was dotyczyć albo podpowiadamy w różnych sprawach. No i dzisiaj Kamilko, ponieważ mam Ciebie, no to oczywiście pokazałam już te olejki na początku, serum intymne. Często dziewczyny pytają, co z tym zrobić, jak użyć, czy codziennie, czy tylko przed zbliżeniem. Więc może opowiedz kilka słów na temat tego, kiedy używać tych produktów. No i przejdźmy do masażu intymnego, no bo to jest ważne, żebyśmy wiedziały, jak stosować. I teraz uwaga, jeśli chodzi o masaż intymny, to ja naprawdę bym chciała, żeby tutaj też, żebyście zaprosiły swoich mężczyzn. Także nie wstydźcie się dziewczyny, mówcie otwarcie o tych sprawach i niech oni też będą razem z nami. Tak, dzięki Mariola za zaproszenie dzisiaj. Ja z reguły masuję klientki w gabinecie i faktycznie do masaży, które ja oferuję, używam zwykłych olejków. Akurat w gabinecie nie używam serum, z tego względu, że jak pewnie być może część już obserwujących Ciebie wie, pamięta, tutaj akurat funkcją tego serum jest zwiększanie przepływu krwi, zwłaszcza do łechtaczki, więc ten produkt, kosmetyk zdecydowanie bardziej sprawdzi się, myślę, w sytuacjach intymnych w parze albo z samą sobą, jeżeli mamy tutaj na myśli samomiłość, czyli sesję masturbacji. Natomiast sam masaż, w każdym razie ten, który ja oferuję i ten też, do którego ja zachęcam, niekoniecznie ma funkcję seksualną, więc on nie musi prowadzić do rozładowania napięcia, do orgazmu, bardziej w kierunku rozluźnienia, pobycia ze swoim ciałem, czasem przepracowania jakichś trudnych emocji czy zdarzeń, które się gdzieś wydarzyły w obrębie tych masowanych, dotykanych genitaliów. Więc tutaj akurat moje doświadczenie jest takie, że oleje w zupełności wystarcza.
No dobrze, to teraz pewnie masz moją ulubioną część Wiesz domowego. co, tak, faktycznie, ale dzisiaj nie mam jej pod ręką. No Czy jak chciałabyś, żebym tak po nie nią masz? No to jest sięgnęła? najważniejsza rzecz, żebyś pokazała, jak to zrobić. Ja powiedziałam, że będziemy o tym mówić. To jak ty chcesz to O, w pokazać? porządku. Tylko pamiętaj, że my dzisiaj nie rozmawiamy o automasażu, tylko o masażu, czyli o tym, że ktoś daje masaż drugiej A, osobie. ja Więc to. myślałam, że też opowiesz o automasażu. Nie chciałam się powtarzać, no to było na ostatnim No dobrze, live'ie, więc więc opowiedz. jeżeli zostanie nam trochę czasu, to oczywiście, natomiast myślę, że żeby nie powielać treści, to warto by było się skupić dzisiaj na tym nowym No temacie. dobrze, no to opowiedz, na czym ten masaż polega, jak to wygląda. Więc masaży miejsc intymnych jest coraz więcej na rynku. To może być zaskoczeniem dla niektórych słuchaczek, bo być może kojarzycie wyłącznie to, że gdzieś widziałyście ogłoszenie, na przykład jeżeli chodzi o masaż tantryczny. Czasem one są nazywane też jakimś rozbrajaniem macicy, miednicy, mapowaniem joni. Tutaj bardzo różne określenia mogą być. I tutaj od razu zrobię taki ważny przypis. Ja się tym nie zajmuję i nigdy się tym nie zajmowałam. To znaczy, ja nie masowałam nigdy tantrycznie. Stosuję pewne elementy podobnego dotyku, natomiast mój masaż nie był nigdy tantryczny, ponieważ, tak jak też wspomniałam, nie ma takiego celu, by zaprowadzić nas do orgazmu. Akurat jeżeli chodzi o moje klientki i takie no tematy, z którymi ja pracuję, jak być może wiesz, ja przede wszystkim pracowałam, zwłaszcza przez ostatnie 1,5 roku, z kobietami, które doświadczyły straty. To była strata ciąży najczęściej, albo nieudane próby in vitro. No i też być może część z Was wie, że te procedury in vitro w Polsce są takie mocno naruszające ciało, w tym sensie, że te kobiety bardzo często mówią, że, no, że były tak przepychane z gabinetu do gabinetu, że masa osób im tam zaglądała, że one są już takie wydotykane, wymacane, tak. Wiesz, tak przedmiotowo, nie? I bardzo często mówiły, że w związku z tym wręcz potrzebowały się odciąć od tamtego obszaru i tak, wiesz, leżeć na tym fotelu i w zasadzie już się nawet nie zastanawiać, co tam na dole poniżej pasa się dzieje, żeby znieść te wszystkie procedury. No ale, jak To się też trwa pewnie. bardzo długo, to bardzo Tak, to długo. trwa To jest długo, przecież w męczące międzyczasie psychicznie. mogą być utraty, więc jest stres, żałoba. Wiesz, jeszcze jak sobie pomyślimy o takim seksie na akord, żeby kiedy się staramy o dziecko, więc on często jest też odarty. No wiesz, już z takiej przyjemności, namiętności. No każda para, która kiedykolwiek starała się o dziecko, wie, jak to wygląda w pewnym No, muszę ci momencie. powiedzieć sekundkę, że ja też się starałam o swoje dziecko. Myślę tutaj o swoim drugim dziecku. Muszę wam powiedzieć, że też to nie było łatwe. Pierwsze dziecko, jak gdyby, no, było, że tak powiem, bez żadnego problemu Tak. pojawiło na moim świecie. A jednak z drugim, no, bardzo długo musiałam się starać i w zasadzie pozostało mi jeszcze tylko in vitro. I wtedy postanowiłam, że właśnie rozluźnię się na maksa, że zapomnę o wszystkich procedurach i zrobiłam to na własną rękę i się udało. I po prostu się udało bez żadnego wsparcia. Także słuchajcie, bardzo ważna jest ta psychika, kiedy staracie się o dziecko, bo czasami coś tam jest zatkane, prawda? Myślę o naszych jajowodach. To no, różne kobiety mają problemy, z tym też są trudności związane z zajściem w ciążę, ale no, ważna jest jednak przy tym wszystkim ta psychika. I mnie przynajmniej ta psychika pomogła, to zapomnienie o staraniu się, rozluźnienie i bardzo A to szybko jest już to. strasznie trudne, bo z jednej strony jest to najważniejsza w tym momencie twoja myśl, a wszyscy ci mówią, przestań myśleć o tym, co jest dla ciebie najważniejsze, prawda? Jak w tym żarcie, że wiesz, tylko nie myśl o białym niedźwiedziu polarnym. Pierwsze, co nam wyskakuje przed oczami, to właśnie ten obraz. Ale pewnie, być może sama pamiętasz z tamtego czasu, jakie trudne to często jest być w swoim ciele i nadal mieć z niego przyjemność w momencie, kiedy właśnie co miesiąc przychodzi ta miesiączka, mamy nadzieję, że tym razem nie przyjdzie. To jest karuzela emocji. Ale wiesz, to przede wszystkim te, że tak powiem, akty seksualne na godzinę, tak? Bo lekarz ci mówi, Dokładnie, o już prawie że z bardzo, to zegarkiem w ręku, jajeczko nie? pękło, szybko, 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 to musi się Tak. odbyć w ciągu godziny czy dwóch. Tak. Także Czy młody mam człowiek. ochotę, czy nie mam ochoty, to on leci z pracy, ja tu już z nogami w górze leżę, czekam, prawda? Więc to potrafi
potrafi bardzo nam odebrać przyjemność w ogóle, nawet ze zbliżeń to już dawno odebrało pewnie, ale z własnego ciała. Kobiety często mówią, że właśnie wiesz co, Kamila, ja się już w ogóle odcięłam od tamtego obszaru. My po prostu już tak robimy, żeby zrobić, bo tak bardzo nam zależy, a czas tyka, nie? Więc jak przychodzi do mnie taka klientka, jesteś, wszystko dobrze? A ja cię nie słyszę teraz. Sobie atakuje telefonem. Droga Aniu, moja przyjaciółko, zainteresuj się tym, co robię. W tej chwili pracuję. Przepraszam bardzo, bo nie ma sprawy. Czy wtedy przerwa na łączach, czy nie, jak ktoś tak atakuje. No, tak, to ginie twój głos wtedy, właśnie, faktycznie. Więc wiesz, jak przychodziła, czy przychodzi do mnie taka kobieta, no to umówmy się, że punkt, w którym ona jest, dzielą lata świetlne od punktu beztroskich orgazmów i to w ogóle jeszcze podczas masażu u obcej kobiety w gabinecie, nie? Wyobrażasz sobie, że to jest w ogóle niebo a ziemia, nie? Więc tak naprawdę wówczas to, nad czym ja zawsze staram się pracować, no to po pierwsze powrót w ogóle do ciała, więc też nie jest tak, że ja podczas tych masaży pierwsze co robię, to zabieram się do miejsc intymnych, no bo to też by było napinające, jakieś takie, wiesz, no nienaturalne. Więc ja akurat masuję absolutnie całe ciało, dosłownie od czubka głowy po czubki palców, no i jakby jedną z ostatnich części, takich bardzo ważnych i już takich, kiedy jesteśmy, te ciała są w zaufaniu, może, ale oczywiście nie musi, nie ma tutaj żadnego obowiązku być też ta część intymna. I tutaj też bardzo często jest tak, że to, znaczy w zasadzie zawsze jest tak, że ta kobieta wyznacza swoje granice, więc na przykład pracowałam z takimi kobietami, które świadomie się umawiały na masaż intymny, ale przez kilka pierwszych spotkań na przykład mówiły, że nie czują się na tyle jeszcze pewnie, żeby zdjąć bieliznę. I czy to jest w porządku, że ja na przykład tylko położę swoją dłoń na ich wulwie, ale przez majtki, bo na przykład mają tak silne, trudne, traumatyczne doświadczenia, jakichś przekroczeń, że na ten moment to jest maks, na ile one mogą dopuścić dotyk. Zaczekaj, czyli rozumiem, że w takich sytuacjach, o których mówimy, ty stosujesz masaż właśnie tych najbardziej intymnych części ciała. Także, ja się przyznam, że nigdy nie miałam takiego masażu, ale na czym to dokładnie polega, gdybyś chciała tak w kilku, żeby się nie bały przyjść, prawda, że bo to jest jednak sfera bardzo, bardzo. To jest sfera bardzo intymna, oczywiście. Tak, do obcej osoby, czyli jesteś dla nas jednak obcą osobą, co prawda terapeutką, no ale potrzeba tutaj jednak zaufania, to tak jak potrzeba zaufania przy pierwszym zbliżeniu z mężczyzną, to tak samo w tym wypadku, prawda? To na czym to, jak to wygląda? Standardowy sposób. Spotkanie trwa w ogóle dość długo, bo ono akurat u mnie trwało zwykle, mówię trwało też dlatego, że akurat w tym momencie na masaże mam zawieszone zapisy, bo po prostu było ich tak dużo, że się nie wyrabiałam. Więc tutaj od razu lojalnie uprzedzam, też żeby nikogo nie sfrustrować, że no dziś rozbudzimy pewnie waszą ciekawość, ale no ja nie będę niestety w stanie was przyjąć w najbliższym czasie. Więc standardowe spotkanie trwało co najmniej 2,5 godziny. Z czego pierwsze co najmniej pół to była w ogóle rozmowa, co cię sprowadza, jak się czujesz w ciele, czy masz jakieś obawy, czy masz jakieś oczekiwania, więc tutaj jest też pole do tego, żeby ta kobieta opowiedziała trochę historię swojego ciała i co się mu przytrafiało. No niejednokrotnie jest tak, że ta rozmowa trwa znacznie dłużej, też niejednokrotnie jest tak, że po prostu jest pełna jakichś wzruszeń, czasem po prostu płaczu ze smutku czy utraty na przykład. No a następnie faktycznie odbywa się masaż, który, tak jak wspomniałam, jest takim masażem intuicyjnym, relaksacyjnym całego ciała. Z użyciem właśnie olejów, najczęściej lekko podgrzewanych na takim zwykłym stole do masażu. I w ostatniej fazie ja się pytam kobiety, czy jakby nadal podtrzymuje tę chęć, czy nadal chciałaby też tej części intymnej. No i tutaj podążam oczywiście za nią, ona może się wycofać w każdym momencie. I tutaj to zaznaczę, bo to jest dla mnie ważne, ponieważ często trafiają do mnie kobiety, które doświadczyły różnych przekroczeń, czasem przez partnerów, ale czasem przez lekarzy, wiesz, w jakichś takich sytuacjach,
sytuacjach, kiedy się zupełnie nie spodziewały, to to, że ja je pytam, a one mają dalej możliwość powiedzieć, wiesz co, nie, jednak się wycofuję, jednak to jest za dużo dla mnie. To jest szalenie ważny moment, w którym one mogą też odzyskać jakąś swoją sprawczość i się nie bać, że pani masażystka się obrazi i powie, o Jezu, no to najpierw powiedziałaś, że chcesz, a teraz mówisz, że nie chcesz. Nie? U mnie w gabinecie to się absolutnie nigdy nie wydarzy, więc to jest też takie ważne dla poczucia bezpieczeństwa tej kobiety. No i następnie zwykle najpierw pracuje, przemasowuje cały jej dół brzucha, no bo ona leży już na plecach jakby vis-a-vis mnie, bo ja jestem jakby przed nią, więc rozmasowuje cały dół brzucha, tam gdzie są też jajniki i jajowody, pachwiny, wnętrza ud, również na, oczywiście na ciepły olej, w taki sposób, żeby to ciało i mięśnie się rozluźniły, a następnie przemasowuje wszystkie części zewnętrzne. I tutaj dla przypomnienia, te części zewnętrzne po polsku nazywamy sromem, to nie jest najpiękniejsze słowo, więc ja będę mówić wulwa i wzgórek łonowy, które są bardzo wrażliwe na dotyk. I to jest naprawdę taki dotyk, wiesz, łagodny, czuły. Powiem ci szczerze, że najczęściej jak kobiety wychodziły ode mnie i coś chciały powiedzieć i porównać do czegoś to doświadczenie, to mówiły, że to był wręcz siostrzany, czuły dotyk. Czyli to widzisz, tam nie ma takiego waloru erotycznego, tam jest taki walor, jakby cię ktoś z ogromną czułością, wiesz, głaskał po twarzy na przykład, nie? Bo ja tę część ciała, którą jest wulwa, traktuję absolutnie tak samo jak całą resztę. To nie jest ani żadne gorsze, dziwniejsze, obrzydliwe miejsce. Jest no wiesz, właśnie tutaj zachęcamy do tego w naszych spotkaniach, żebyśmy zaczęły mówić dziewczyny o pewnych rzeczach otwarcie, nie krępowały się. Ja ciągle powracam do tego filmu Seks w Wielkim Mieście, który pierwsze te odcinki były takie, które nas troszeczkę w tym kontekście edukowały, żeby mówić otwarcie o rzeczach, które do tej pory w Polsce były tematami tabu, były w pewnym sensie zakazane. Także dzielmy się dobrymi adresami, lekarzami, czy też specjalistami, masażystami, terapeutkami, bo bardzo dużo kobiet ma problemy ze swoją intymnością. Nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak dużo. Dlatego też zdecydowałam się jako kobieta dojrzała, bo mam wrażenie, że mam takie większe zaufanie u was kobiet, ponieważ wiele rzeczy sama już przeżyłam, więc trochę jak taka wasza matka tutaj jestem, żeby wam radzić w różnych sprawach. Powiedz mi, czemu tak naprawdę służy? Bo jeszcze to jest jakiś cykl masaży i co one tak naprawdę na końcu mają nam dać? To też trochę zależy, to tak samo jak z psychoterapią, bo tak samo jak mi zadała pytanie właśnie, jaki jest, co ma być na końcu psychoterapii, jaki jest cel, no to każda osoba ci powie, że trochę inne w zależności od tego, po co ona na tę psychoterapię idzie, nie? Ktoś będzie chciał wzmocnić asertywność, a ktoś inny właśnie, nie wiem, co, opuścić gardę i trochę, nie wiem, być z bardziej otwartym sercem, więc u mnie jest trochę podobnie. Na początku sobie rozmawiamy, jaka jest ewentualna potrzeba, ale tak podsumowując, żeby to było uniwersalne w zasadzie dla większości kobiet, no to z takich części, kawałków czysto, no powiedzmy fizjologicznych, rozluźnienie. Każdy masaż, który jest niebolesny przede wszystkim, jest rozluźniający, no bo tkanka jest ogrzana, jest wydotykana ciepłą dłonią na ciepły olej, więc siłą rzeczy rozszerzają się też naczynia krwionośne, a więc napływa do tych miejsc intymnych więcej świeżej natlenowanej krwi, no a jako sportsmenka doskonale wiesz, jak bardzo ważna jest świeża natlenowana krew dopływająca do naszych mięśni, bo ona je odżywia po prostu, prawda? Więc słuchajcie, nie ma krwi, nie ma regularnych, pamiętajmy też, że nie wszystkie kobiety regularnie odbywają stosunki. Tak, jasne. I to jest, słuchajcie, ja przyznam szczerze, że dopiero teraz jako dojrzała kobieta dowiedziałam się o tym, bo nie zdawałam sobie z tego sprawy, no bo no nie miałam tych problemów. Jak zaczęłam się wczytywać w różne medyczne badania na ten temat, to okazuje się, kochane, że brak tych zbliżeń no, prowadzi właśnie do atrofii naszych narządów. Tak?
śluzówki. Tak. Ta śluzówka się robi bardziej cienka, bo Cienka, nie jest ukrwiona, nie? cienka, właściwie zanika. Można powiedzieć, że całkowicie zanika. Nie dość, że jest skóra sucha, prawda, spowodowana ubytkiem estrogenu w Tak. naszym organizmie, szczególnie u kobiet dojrzałych po 40, po 50 Dokładnie. i tak dalej. No to jeszcze, kiedy no nie jest używana ta część ciała, to może być w zaniku. Dlatego to jest bardzo ważne, że jeśli nie macie na przykład swoich partnerów życiowych, żebyście albo same wykonywały automasaż. Ja mimo wszystko cię zachęcę, żebyś jeszcze raz to pokazało, bo za każdym razem jednak tu jest inna publiczność, to nie ma co mówić, że to już Dobrze, to było, bo zaraz ci, co sięgnę tutaj po nas swoją oglądają, się pluszową okaże, że nie ciupeczkę. wie, że w ogóle nie wiedzą, o czym ty mówisz, tak? Także ja dlatego Okej. też myślałam, że to jeszcze powtórzymy ten wycinek, ponieważ nie wiesz, bo to jest ważne, żeby kobiety po prostu miały podane na talerzu, jak to robić, tak? Albo ich mężczyźni, albo ich mężczyźni. I teraz tak, czy taki masaż my w ogóle możemy sobie w jakiś sposób same zrobić? Czy nasz partner może nam w tym pomóc? No bo wiesz, no nie wszystkich stać, powiedzmy, A no, żeby pójść do. pewnie. Poza tym, po co czekać, póki wiesz, na moment, kiedy ja otworzę z powrotem zapisy, jak można po takiej zachęcającej rozmowie, że tak powiem, wziąć sprawy w swoje ręce, prawda? Więc tak jak najbardziej, jeżeli się czujemy na tyle. No mam nadzieję, że się wszystkie czujemy z naszymi osobami partnerskimi na tyle swobodnie i komfortowo, że możemy zachęcić do takiego masażu. To oczywiście zróbmy to. Natomiast tutaj bardzo bym chciała zaznaczyć, żeby jeżeli mężczyzna jest zapraszany do takiej czynności, to żeby nie nastawiał się, że to koniecznie musi skończyć się seksem. Bo coś, na co często. Łatwo powiedzieć, Ja nie? wiem, ale to jest bardzo istotne, bo coś, na co często się skarżą moje klientki, to, że każdy czuły dotyk, który zakłada, że obie osoby są nago, albo przynajmniej jedna jest nago, dla ich mężczyzn od razu musi koniecznie oznaczać penetracyjny seks. A one bardzo często chcą masy innych rzeczy. I wiesz, jak to się kończy, że za każdym razem, jak on, że one już tak napinają się i sztywnieją i mówią: Boże, no to nie zawsze musi być seks, nie? To ja już nic nie chcę z tobą robić. Więc tutaj bardzo bym zachęcała panów, żeby jednak gdzieś tam brali pod uwagę też ten nieerotyczny, sensualny, czuły dotyk, który właśnie nie musi się tą penetracją skończyć. Natomiast tak, jak najbardziej, oczywiście, jeżeli pozwolisz, że ci zniknę za chwilę z kadru, na chwilę z kadru, to wrócę do ciebie z moją ukochaną pluszową cipeczką i jedną książką, która teraz mi przyszła do Dawaj głowy, tą którą cipeczkę. warto też pokazać. Dawaj Więc za chwilę cipeczkę, do dawaj Was wracam. cipeczkę. No widzicie. Także tak sobie rozmawiamy tutaj co tydzień i jeśli macie pytania, to koniecznie piszcie pod postem, albo być może teraz macie jakieś pytania, no to oczywiście z przyjemnością odpowiemy na nie. No słuchajcie, no udawała, że nie ma cipeczki, a jednak Nie, ma. nie, nie, jest, jest, tylko że nie była w kadrze. W sensie nie miałam jej pod ręką, No miałam ją w właśnie, no dobra, szafie no to na zakończenie schowaną. dosłownie kilku słowach i teraz zaproście naprawdę swoich tutaj partnerów życiowych, bo to oni muszą wiedzieć, gdzie co jest i tak dalej, bo słuchajcie, są tacy, co szukają jak, nie wiem, locha trufli albo No tak. brzydko to może Tak, no powiedziałam, tak, ale wszystkie wiemy, niestety że tak tak bywa. jest. Ale niestety do tej pory mężczyźni nie znają, nie wiem, nie byli na lekcji anatomii, gdzie co jest, żeby nam sprawić przyjemność. Więc pokaż Okej. tutaj. Okay. No więc oczywiście jest to no, większa wulwa niż mają kobiety, ale żeby było nam łatwiej pokazać, co gdzie leży, no to przede wszystkim królowa wieczoru i może od niej zaczniemy, żeby nam nie umknęła główka łechtaczki. Główka łechtaczki, która najczęściej jest schowana pod takim kapturkiem, który się nazywa napletkiem łechtaczki i to nie bez powodu ten język jest trochę podobny, czy w zasadzie bardzo podobny do tego, o którym mówimy o penisie, ponieważ wszyscy my, bez względu na obecną płeć, w łonach naszych mam byliśmy dziewczynkami i wszyscy mieliśmy łechtaczki. Dopiero pod wpływem hormonów z niektórych łechtaczek wykształcił się penis, a reszta została łechtaczkami. I co jest też bardzo istotne, to co my widzimy, ten mały guziczek, to jest tylko główka łechtaczki, jej jedyna widoczna, ale też jednocześnie najmniejsza część. Możemy śmiało powiedzieć, że jak wierzchołek góry lodowej, ponieważ łechtaczka jest bardzo dużym organem i jej odnogi sięgają głęboko w głąb, poplatając nasz kanał pochwy. I aż wstyd przyznać, że tak naprawdę znamy budowę łechtaczki dopiero od 98 roku. No.
No to nic dziwnego, że niektórzy po prostu jeszcze nie My wiedzą. naprawdę długo nie wiedzieliśmy, jak ona działa. Dojrzałe pokolenie. No. Tak, no tak. Dobra, dawaj. I to jest najbardziej wrażliwa część, co jest fajne i niefajne. Fajne dlatego, że bardzo często wystarczy bardzo delikatny dotyk, by ją obudzić i pobudzić, a niefajne dlatego, że bardzo łatwo przeholować. I jeżeli mężczyźni robią te wszystkie takie za mocne ruchy albo suchą dłonią, to będzie nas to bolało. Więc to jest jedna z najważniejszych dlatego, rzeczy. Panowie, tu zawsze jest właśnie zaraz olejek intymny, pamiętajcie, więc albo kupcie swojej małżonce, albo niech partnerka się przygotuje, bo to jest ważne, żeby nie szarpać tej części ciała, która jest niezwykle wrażliwa. Bardzo. Bardzo, bardzo, bardzo. I łatwo się przestymulowuje i część kobiet mówi, że w pewnym momencie to już w ogóle nie chce być dotykana, bo aż tak je boli. No i łechtaczka znajduje się jakby w tym miejscu, w którym na u szczytu warg sromowych zewnętrznych, tych, które kiedyś nazywaliśmy większymi, teraz mówimy zewnętrzne, to są te fałdy skóry, na której rosną, mogą rosnąć włosy łonowe. To znaczy, no rosną, chyba że postanowimy je depilować, prawda? I te wargi zewnętrzne bardzo różnie wyglądają. To jest też taka poduszeczka z tkanki tłuszczowej, ale są też dość wrażliwe na dotyk. A wargi sromowe wewnętrzne to są te kiedyś nazywane mniejszymi, kiedyś są znacznie bardziej wrażliwe. To jest ta część, ta falbanka, której ja teraz dotykam, i one już nie są porośnięte włosami. One są taką od różowego przez czerwony, u niektórych kobiet nawet taki brązowawy, fioletowawy kolor. I to jest bardzo, bardzo wrażliwa część naszego ciała. No a tu, rozwijam to, mamy wejście do pochwy, czyli do naszej waginy. Czyli zewnętrzne części to jest wulwa, a wewnętrzna część kanał pochwy to jest wagina. To są dwie zupełnie różne rzeczy, a my bardzo często, mam wrażenie, używamy tych określeń niesłusznie, zamiennie. To które są takie najbardziej wrażliwe, jeśli chodzi o taki masaż? O dotyk? O dotyk. O przyjemny dotyk. No to tak jak wspomniałam, na pewno wrażliwą częścią i bardzo taką łasą na głaskanie będzie, tak, można tak przesuwać dłonią w zasadzie od główki łechtaczki delikatnie w dół w kierunku wejścia do pochwy i ten ruch, zwłaszcza gdy jest powolny i się dostosowuje do oddechu kobiety, może być bardzo przyjemny. I im dłużej tu zostaniemy, im więcej uwagi poświęcimy tym zewnętrznym częściom, tym większa szansa, że zdąży się nawilżyć wejście do pochwy. Bo ta lubrykacja, bo nawilżenie to jest inaczej, no, lubrykacja, no dobrze, jest szalenie tutaj ważne. No tak, ta lubrykacja jest szalenie ważna, ale to mówisz tutaj o młodych kobietach. Ale pamiętajmy też, że oglądają nas dojrzałe kobiety, gdzie muszą tą lubrykacją się po prostu wspomóc. Dlatego ja tutaj ciągle powtarzam, dlatego też robimy to z marką Lovo i nie ukrywam, dlatego to mówię dość natrętnie, ponieważ dziewczyny, no nie ma co mówić, to się samo nie zrobi, tak? Tak jak nawilżacie regularnie swoją twarz, swoją skórę, swoje ciało i tak dalej, tak samo trzeba zadbać o sprawy intymne. To żeście o tym naprawdę zapomniały, a czas, żeby sobie przypomnieć, że to jest jeden z najważniejszych elementów naszego ciała. Ja bym takie zadała Wam pytanie, co jest dla Was ważniejsze? Czy mieć kilka zmarszczek na twarzy, czy mieć udane życie seksualne? No dla mnie przynajmniej jest udane życie seksualne, chrzanie zmarszczki. No raczej. Ponieważ kobieta pożądana, co zawsze powtarzam, czuje się wiecznie młoda i ja się czuję młoda. No dobra, teraz powiedziałaś o tych wrażliwych punktach, czyli taki masaż dosłownie w dwóch zdaniach, bo musimy powolutku zmierzać do końca, więc to tak brzmi do końca. Akurat. Idealnie się wpasowałaś, więc będziemy zmierzać do końca, ale pamiętajcie, że orgazm nie jest najważniejszą rzeczą, w sensie można mieć satysfakcjonujący seks bądź sesję samomiłości bez orgazmu, nie róbmy sobie presji, ale tak jak wspomniałaś, to nawilżenie czy natłuszczenie dłoni zanim dotkniemy wejścia do pochwy jest szalenie ważne, żeby nie było tarcia, pieczenia, żeby to ciało
z radością naprawdę się tak pięknie otworzyło, jak dojrzały owoc, zapraszając do środka, a nie żebyśmy się, wiesz, mocowali i robili coś na siłę, bo na siłę to nie wyjdzie i będzie bolało. Jedną i drugą stronę. Jedną, tak, oczywiście. I drugą stronę. Kamilko, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Jak zwykle bardzo ciekawy. O, to poczekaj, jeszcze pokażę tę książkę, bo zapomniałam. Wspaniała książka, Refleksologia dla rozkoszy. Nie musimy być wielkimi ekspertami i ekspertkami refleksologii, chociaż oczywiście, jeżeli siedzicie w temacie, to już w ogóle wspaniała pozycja, ponieważ naprawdę pokazuje, również uczy nas takich pięknych rzeczy o całowaniu, o tym, jak na przykład stymulować do orgazmu szyjkę macicy, a to nie jest super łatwa sztuka, bo szyjka macicy jest jednak dość głęboko i trzeba to umieć, ale w taoizmie i w ogóle w medycynie chińskiej energia seksualna jest tak samo, jest po prostu jedną, jest najważniejszą energią naszą życiową. I seksualność nie jest niczym wstydliwym, jest po prostu elementem naszego zdrowia. I tak jak możemy sobie chodzić na refleksologię rąk, tak samo możemy robić sobie refleksologię mięśni. I tym akcentem zakończymy. I dlatego też tak mój cykl nazywa się Seks to nie wstyd. Kochani, zapraszam serdecznie już za tydzień, mniej więcej o tej samej porze. Podglądajcie, bo ja oczywiście te spotkania uzależniam od wolnego czasu moich gości. Także zapraszam serdecznie, a Tobie, Kamilko, bardzo dziękuję. Dziękuję, do następnego razu. W kolejnych tematach. Wspaniale, trzymajcie się. Dziękuję bardzo. Do widzenia, cześć.